Witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnymi absolutnymi hitami, jeżeli chodzi o perfumy w olejkach. Mam aż 4 propozycje dla Was. Zanim jednak zacznę opowiadać o nich, chciałabym wyrazić moją radość z tego powodu, że coraz więcej osób zaczyna na ich temat mówić. Możecie usłyszeć na kanałach Natalii, Justyny, Anety, teraz również Las Zapachów oraz Miss Kate dołączyła również do tego, aby o nich opowiadać. No i jeszcze zapomniałabym o Chromidasie. Świetnie, że coraz więcej osób się nim interesuje, świetnie, że coraz więcej osób o nich mówi, ponieważ naprawdę są one warte uwagi, a te 4 cuda, które Wam dzisiaj przedstawię, na pewno na to zasługują. Chciałabym najpierw zacząć od marki, bo będą 2 marki. Jedna to Al Haramain, a druga to Swiss Arabian. Ze Swiss Arabian tym razem mam jeden zapach i chciałabym go Wam pokazać. Przepraszam za ten przerywnik. Pierwszym z nich jest zapach od Swiss Arabian, jest to Mason. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwę. Tak się prezentuje to opakowanie. Ja z reguły Wam nie pokazuję opakowań, ale tym razem akurat. Ach. Tak wygląda flakon. Również tym razem nie jest to metal, natomiast plastik. Troszeczkę szkoda, chociaż z drugiej strony, jeżeli myślę o podróżach, o zabraniu tego w podróż, zdecydowanie lepiej, ponieważ jest lżejsze, a prezentuje się równie ślicznie. Tak. I jest to zapach z kategorii takich świeżo-cytrynowych. W związku z tym, że mam ich aż 4, poczytam Wam nutki zapachowe, popowiadam, przeczytam moje przemyślenia. Zresztą tak jak zawsze tutaj się, słuchajcie, nie ma co jakoś zmieniać się formuły, ponieważ przy takiej ilości zapachów lepiej jednak mieć wynotowane to, co chcę się powiedzieć. Zwłaszcza, że testy trwają, pamiętajcie, całe dnie, całymi dniami. Czasami wracam po kilka razy do niektórych zapachów, jeżeli czegoś nie jestem pewna. Ale w tym wypadku, zresztą w pozostałych, wszystko jest jasne, wszystko jest pięknie sprecyzowane, ponieważ naprawdę muszę Wam o nich opowiedzieć, ponieważ są tego warte. I warci jesteście również Wy tego, żeby je poznać, ponieważ naprawdę sprawią Wam dużo radości i przyjemności. No dobrze, zaczynam. Bergamotka, róża, mandarynka, yang yang, kokos i piżmo. Bardzo intrygujący skład, musicie przyznać. Otwarcie jest niesamowicie egzotyczne, dość typowo orientalne, cytrusowe, z takim podtekstem arabskiej róży. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, mogę śmiało powiedzieć, że ma ona bardzo taki arabski charakter. Ale to Was nie powinno zrazić, ponieważ zapach, mimo tego, że jest dość intensywny, jest to zapach niesamowicie świeży i taki orzeźwiający. Ja tutaj nie wyczuwam yang yang, za to bardzo dobrze tą różę. No i później pojawia się kokos i piżmo, które w niesamowity sposób ochładzają tą kompozycję zapachową. Nadają im takiej świeżości, to cytrusowo różane otwarcie odchodzi gdzieś tam później, delikatnie w tło i pojawia właśnie się to piżmo z kokosem, które bardzo ładnie zostały tutaj podane. One, mówię, ochładzają ten zapach, nadają takiej pięknej świeżości i powiem Wam, że to piżmo z każdą chwilą wydobywa się coraz piękniej. To tak jak, słuchajcie, ze wschodzącym słońcem. Wiecie, że ma wzejść, pojawiają się powoli promienie, które powolutku zaczynają oświetlać coraz większy obszar. I to tak jest właśnie z tym piżmem. Wy je czujecie, wiecie, że ono jest, ale za chwileczkę, powolutku zaczyna się jego ekspansja. On nie dominuje tej kompozycji, ale jest bardzo ładnie, dobrze wyczuwalny. Z tym kokosem i tymi nutami kwiatowymi naprawdę pięknie działa. Jest to zapach nietuzinkowy, bardzo taki tajemniczy.
Napisałam sobie kolejny hit i to prawda. Jest on bardzo zmysłowy, uwodzicielski, elegancki, dodający pewności siebie. Ja go sobie tutaj otworzę, albo Wam jeszcze nie pokazywałam, że jestem zaskoczona, ponieważ ta pipetka jest tutaj wyjątkowo krótka. Będziecie, naprawdę, będzie się Wam podobał. Będziecie zadowoleni. Przepięknie się nosi na skórze, dosyć długo wytrzymuje. Zresztą ja Wam później pod koniec powiem, który okazał się absolutnym tytanem trwałości i projekcji. Tutaj też jest bardzo dobrze z tą trwałością i projekcją, dlatego Mason, jeżeli dobrze mówię, powinien Was zaintrygować, jeżeli szukacie zapachu świeżego, orientalnego, cytrusowego, ale jednocześnie różano-piżmowego. Takie krótkie. Dobrze, teraz kolejny. Patrzę właśnie na nie i się tak zastanawiam, od którego zacząć. Może od takiej parki. Ja powiem tylko dzisiaj wyłącznie o jednym. Chodzi tutaj mianowicie, i teraz już wchodzimy w markę nie Swiss Arabian, tylko Alhamein. Jest to Remember Me. I ja tutaj mam Al Zahre. Jest jeszcze bodajże jeszcze jeden z tego, co pamiętam. O tym nie będę mówiła, ja chyba już kiedyś o nim Wam wspominałam, ale mnie interesuje ten z uwagi właśnie również na tą swoją piękną, cytrusową świeżość, na to orzeźwienie, ponieważ te zapachy, które Wam dzisiaj chcę zaprezentować, naprawdę idealnie nadają się na tą letnią porę. Ja go sobie już teraz od razu otworzę. No. Piękny. Dobrze, przeczytam Wam, jakie ma w sobie nuty zapachowe. Bergamotkę, już widzicie, trawę cytrynową, uzu i teraz, uwaga, cedr, jałowiec, miętę, jaśmin, hiacynt, bursztyn, irys, paczule, fiołek, bez, drzewo sandałowe i mirrę. Zainteresowani, zaintrygowani, powiem Wam, że ja byłam bardzo, bardzo. Kiedy go powąchałam, kiedy przeczytałam nuty zapachowe, wszystko zaczęło się układać w jedną logiczną całość. Nie będę ich nakładać na skórę, choć bardzo pięknie brzmią. Ja, tak jak Wam powiedziałam, testowałam je już wcześniej, nawet kilka razy. Bardzo mi się podoba. Natomiast pozwolę sobie tym razem przeczytać niemalże dosłownie to, co napisałam, z uwagi na to, że jest to zapach. Jest to zapach tajemnica. Remember me, pamiętaj mnie. On właśnie tak mi się kojarzy. Kojarzy mi się z zapachem, który jest wart zapamiętania, a już na pewno osoba, która go nosi. Ma w sobie tajemnicę, ma w sobie coś takiego zmiennego. Zresztą, posłuchajcie, co na jego temat napisałam. Bardzo energetyzujące, rzeźkie, cytrusowe, drzewne otwarcie. Ładnie czuć jałowiec, który podbija zielone nuty. Ten zapach zmienia jednak tego typowego świeżaka właśnie w coś takiego bardziej drzewnego, lekko iglastego. To jest bardzo ciekawe połączenie. Nie tak jak w męskich perfumach. Jest to troszeczkę zbliżone, ale to nie jest do końca to. Więc macie tutaj te nuty cytrusowe plus ten jałowiec, który daje takiego smaczku, bym powiedziała, temu otwarciu. I jest też mięta, która nie pozwala za bardzo tym dwóm nutom się rozbujać. Ona jakby uspokaja delikatnie ten zapach. Również jest wyczuwalna i całość tworzy naprawdę przepiękną kompozycję. Ja byłam nią zauroczona, bardzo mi się spodobało to otwarcie. I ta mięta właśnie dzięki temu, że istnieje, że troszeczkę tłumi jałowiec i te nuty cytrynowe, pozwala wyjść na światło dzienne kwiatom, które tutaj się znajdują. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jaki to jest kwiat, czy to jest bez, czy to jest fiołek, czy to jest hiacynt. Nie wiem, co to jest, ale niesamowicie mi intryguje w tym zapachu. Bardzo mi się to podoba. No mówię, nie jestem w stanie wyczuć, powiedzieć Wam, co to do końca takiego jest, bo jest to bardzo bogata i skomplikowana kompozycja. Dzięki temu, że mamy właśnie tutaj te nuty pudrowe,
one w pewnym momencie zaczynają jakby zamieniać się miejscami z tymi nutami świeżymi, cytrusowymi, lekko drzewnymi. One, wiecie, najpierw, znaczy, kiedy otwieracie zapach i wąchacie, wiecie, że one gdzieś tam są. One są jakby pod tonem, ale na początku właśnie te cytrusowo-jałowcowe nutki są, a potem one zamieniają się jakby miejscami. One nadal są, ale wtedy właśnie pojawiają się te nuty pudrowe i to tak trochę mi się śmiać chciało, bo to miałam wrażenie, że wiecie, jest coś na takiej zasadzie: jesteśmy tutaj, pamiętajcie o nas, że jesteśmy, tak? No mówię, troszeczkę to brzmi tutaj zabawnie. Z biegiem czasu robi się ten zapach bardziej zielony, jakby delikatnie drzewny, ale nie jest to takie bardzo suche, bo czasami, kiedy wybijają się nuty drzewne, macie wrażenie, że ten zapach robi się bardziej taki, no właśnie, suchy. A tutaj, dzięki temu, że jest ten delikatny woal z pudru oraz kwiaty, nie, on jest bardziej taki nasycony, bardziej aromatyczny, bardziej taki mokry? Nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa. I tutaj napisałam sobie coś takiego. Przypomina mi dziewczynę, w której rozbudza się świadoma kobieta. To zapach, który spaja właśnie te aspekty. Ten aspekt dziewczęcy z kobiecym i nazwa idealnie właśnie odnosi się do tego, co Wam powiedziała Remember Me. To jest zapach, którego nie możecie zapomnieć i osoby, która go nosi, naprawdę. Piękny, energetyzujący, cudowny na skórze, zmienny. Jeżeli szukacie czegoś takiego, myślę, że ten spełni Wasze oczekiwania. I kolejny zapach, o którym chcę Wam powiedzieć, tym razem będzie to zapach bardziej aromatyczno-drzewno-balsamiczny, bardziej na noc zresztą, jak i sama nazwa mówi, Night Dreams, tak on się prezentuje. Wieża, i tutaj już mamy szkło i metal dosyć ciężkie. I co jest ciekawe, mamy tutaj tą szpatułkę metalową. Przeczytam Wam skład. Będziecie mogli się przestraszyć. Przynajmniej niektórzy z Was, jeżeli zobaczycie nuty zapachowe. Ale wierzcie mi, że naprawdę nie ma czego. Mamy tutaj ut, drzewo sandałowe, australijskie drzewo sandałowe, piżmo, nuty kwiatowe i bursztyn. Więc myślicie, że jest mocno? Tak, jest moc, ale ta moc jest przepięknie złagodzone przez nuty kwiatowe. Jest tutaj agar, którego możecie się bać, ut, ale został on tak pięknie podany, że dla mnie jest to najbezpieczniejsza, najpiękniejsza kompozycja z udem, jaką spotkałam, jeżeli chodzi o perfumy w olejku. Bardzo przyjemne, ciepłe, drzewno-kwiatowe otwarcie. Kompozycja lekko balsamiczna, mimo że jest mnóstwo drzewa, ut i kwiaty i bursztyn, nadają jakby sznytu tej kompozycji. Dla mnie bardzo dobrze noszalne i to jest ważne, jeżeli chodzi właśnie o zapachy z udem, ponieważ czasami jest tak, że jest on zbyt mocny i bardzo Wam to przeszkadza. Jak się trzęsie świat, to tylko i wyłącznie dlatego, że Dzidzia postanowiła wpaść tutaj i potrząść tym światem. Tak? No wiecie, przedszkole się skończyło, więc dziecko w domu i ciężko jest naprawdę cokolwiek nagrać. Zwłaszcza kiedy okazuje się, że internet przestał działać i nie można bajek obejrzeć. Więc w takich chwilach mam tutaj tą małą istotę koło siebie. Mam nadzieję, że będzie się działa cicho i pozwoli mamusi dokryć do końca. W każdym razie musiałyśmy sobie kilka rzeczy wyjaśnić, więc wracam z powrotem do tego zapachu. Przypominam, Night Dreams. Z radością założyłabym ten zapach na jakiś wieczór, nawet na letni, chłodny wieczór. Nie myślcie sobie, że
te perfumy nadają się tylko i wyłącznie na zimę bądź jesień. Nie, ja myślę, że jakiś chłodniejszy dzień, a już na pewno jakiś, nie wiem, chłodniejszy dzień, na przykład nad morzem, zapach spisze się rewelacyjnie. I dlaczego akurat na wieczór? Zaraz też Wam wyjaśnię. No cudo, cudo, cudo. Piękny jest. Naprawdę jest przepiękny. I dla mnie idealne połączenie udu, kwiatów i nut drzewnych. Ma taki piękny, balsamiczny charakter. Ale dobrze, no dobrze, dobrze. Przeczytam. Dla mnie zapach bardzo zmysłowy, kuszący, wręcz przyciągający. Chce się wdychać powietrze, nim przesycone. Żywica jest podana w optymalnej ilości. No, chyba najlepsza, z jaką miałam okazję się spotkać. Kwiaty w tym wszystkim zachowują się iście po królewsku, ponieważ mimo tego, że nie są podane, nie jest podane, jakie to są kwiaty, je bardzo ładnie tutaj czuć i one naprawdę przepięknie, ale to przepięknie korespondują z udem, z drzewem, z bursztynem i z piżmem. I co ja jeszcze... no dobrze. I jeszcze sobie napisałam tak, bo wspominałam, że to jest zapach na wieczór, prawda? Nuty przypominają mi trochę nocne spotkanie kochanków. Bardzo ciepły, pobudzający zapach. I to jest to, co go również wyróżnia. Oprócz tego, że jest pięknie zbudowany, ma w sobie coś takiego niezwykle pobudzającego, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Możecie przetestować, możecie zobaczyć, czy faktycznie tak się dzieje. I na sam koniec zostawiłam perełkę. Perełkę dlaczego? Z kilku powodów. Dlatego, że po pierwsze, najdłużej się utrzymywał na mojej skórze. Wszystkie one spokojnie przeszły test 12 godzin. Ten trwał jeszcze dłużej. Mało tego, ja mam go tutaj nałożonego i ja jeszcze wyczuwam, co prawda ślady, ale dalej go wyczuwam, a minęły 24, więc możecie sobie wyobrazić, co to się tutaj stało. Poza tym w kompozycji tej zostały użyte kwiaty akacji. Wiecie, że kwiat akacji jest to nuta bardzo rzadko spotykana w perfumach, a ta, o której Wam dzisiaj opowiem, niesamowicie w naturalny sposób została zaprezentowana. Niedawno zresztą też Wam opowiadałam w filmiku ziółkowym na temat kwiatu akacji i wierzcie mi, na świeżo ja pamiętam. Pamiętam te dwa zapachy, mogę je porównać i śmiało mogę stwierdzić, że absolutna naturalność w nim jest wyczuwalna. Jest to Nariz albo Nargi. Tak on wygląda. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, bo przed chwilą zauważyłam, że miałam problem z pamięcią, więc musiałam rozpocząć ten fragment jeszcze raz. Piękne, lekko słodkie, kwiatowe otwarcie z wyraźną dominantą kwiatu akacji, ale ten kwiat akacji jest głównym tematem tych perfum, więc pojawia się on nie tylko w głowie, ale również w sercu i w bazie. Jest on niesamowicie naturalnie podany, tak jakby wąchało się gałązkę. Tę zieloność pogłębia róża, jaśmin i fiołek. Kwiaty nie są nachalne tutaj, ładnie się uzupełniają, pięknie harmonizują. Zapach od samego początku bardzo mi się podoba, bardzo mi zachwycił swoją przede wszystkim oryginalnością. No nie mam szczęścia dzisiaj przy tym nagrywaniu, znowu coś tam się rozłożyło. Ludzie, będę krzyczeć. W każdym razie mówiłam o nich. Naprawdę zwróćcie na nie uwagę, ponieważ nie ma czegoś takiego na rynku, nie spotkałam czegoś takiego. Jeżeli chcecie perfumy w olejku, które są niesamowicie trwałe, które mają przepiękną projekcję, które są oryginalne, w których będziecie się czuły jak królowe, cudownie, majestatycznie, oryginalnie, to jest właśnie ten zapach. Szczerze, naprawdę szczerze, z całego serca polecam. Najbardziej mi się on z nich wszystkich podoba, chociaż powiem szczerze, że gdybym miała zrobić tutaj ranking, byłby problem, ale to jest niewątpliwa królowa. I cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć?
Zerknijcie na próbki, przetestujcie na skórze, napiszcie mi, co wy o nich myślicie. Może ktoś z was już się z nimi spotkał i chciałby coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja jeszcze tylko dodam ze swojej strony, zanim tutaj znowu mi się coś rozłączy, że niedawno wspominałam w filmiku ziołowym o tym, że nie będzie mi przez jakiś czas. Szykuje mi się operacja, chcę poświęcić te następne kolejne dni na przygotowania przed i po. Jeżeli nie będę odpisywać na wasze komentarze, nie znaczy to, że się obraziłam, po prostu potrzebuję troszeczkę więcej czasu, żeby dojść do siebie. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, tak, bo bardzo się z tego powodu stresuję, co mnie czeka. Moi drodzy, jeżeli filmik wam się spodobał, kciuk w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, niech to zrobi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Skupcie się, jeszcze je tutaj wezmę sobie na ręce i pokażę. Przyjrzyjcie się tym zapachom. Szczerze je polecam. Oczywiście możecie je spotkać w sklepie Sekret Piękna. Zresztą pani Michalina z pewnością idealnie was poprowadzi i pomoże wybrać ulubiony. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.